Dzień dobry, witam Państwa serdecznie w Muzeum Młynarstwa w Jaraczu. Moje nazwisko Waldemar Białecki. Chciałbym dzisiaj opowiedzieć Państwu o trendach, które panowały w młynarstwie, ale zanim o tym opowiem na podstawie zebranych przez nas eksponatów, trochę bym się cofnął w czasie, żeby powiedzieć Państwu, jak wyglądał powoli rozwój urządzeń młynarskich i co spowodowało ich rozwój. I zacząłbym od zwykłego złożenia kamieni młyńskich, który jest pradziadem przy rozdrabnianiu ziarna na mąkę i kaszę. Tak jak wspominałem, chciałbym Państwu przedstawić rozwój młynarstwa, ale zaczynając już od złożenia kamieni młyńskich, bo jest to jakby podstawa, pradzież tego wszystkiego, co chcemy robić. Ale zanim przejdziemy do naszych eksponatów, pokrótce chciałbym wspomnieć o naszych żarnach tutaj zgromadzonych i o początkach urządzeń, o których będę chciał mówić. Proszę Państwa, mamy zwykłe złożenie kamieni młyńskich. Jeden stojący, drugi ruchomy. Jeżeli teraz obudujemy to i kamień stojący stały, a mamy tutaj żarno półobrotowe, to trzeba sobie zdać sprawę, że ilość wytworzonej mąki poprzez żarno półobrotowe to jest zakres między 2 a 3 kg na godzinę. Natomiast później wchodzi nam żarno pełnoobrotowe i tu już możemy mówić o 4-5 kg. Ale chciałbym zwrócić na jedną uwagę. W tym żarnie mamy zastosowane jako pierwsze tak zwaną paprzycę tutaj zamieszczoną. I to jest urządzenie, które służy nam do regulacji szczeliny pomiędzy kamieniami młyńskimi. Służyło to do tego, że na przykład mieliśmy ziarno troszeczkę gorszej jakości i niekoniecznie z tego trzeba było uzyskać mąkę. W związku z tym zwiększało się szczelinę pomiędzy kamieniami. Można było to zboże przeznaczyć jako paszę dla zwierząt. Ale teraz nasza paprzyca, nasze kamienie młyńskie nie dawały nam takiej możliwości wyprodukowania większej ilości mąki. Natomiast przy rozwijających się miastach, grodach, drużynach rycerzy trzeba było coś takiego wymyślić, żeby nastarczyć z ilością produkowanej mąki, żeby wyżywić ludność z naszych grodów i miast. Gromadziło się takich żaren, stęp przy grodach, przy zamkach większe ilości, żeby chociażby w ten sposób nastarczyć z ilością produkowanej mąki. Ale chciałbym pokazać Państwu przełom, który nastąpił w konstrukcji urządzeń młyńskich i pokazać to na podstawie naszego eksponatu młynka. Tak? Przejdźmy w tej chwili do naszego urządzenia i zobaczymy, co tam się zmieniło, a co zostało, to co jest sprawdzone w młynarstwie, zastosowane do przemiału mąki. W dalszym ciągu naszego spotkania jesteśmy teraz przy eksponacie, który nazywamy tutaj młynkiem do mielenia kaszy gryczanej, ale
Tu nie chodzi o szczegół. Chciałbym Państwu tylko pokazać, na ile zmieniła się konstrukcja i co dzięki niej zyskaliśmy, a co zostało przejęte już po tym, co już było nam znane z Żaren. Otóż, proszę Państwa, Żarno znajduje się tutaj w naszej obudowanej skrzyni. Za tymi deszczułkami jest kamień leżący u góry, natomiast jest kamień, który się obraca, z tym, że teraz zastosowaliśmy przekładnię kątową. I jeżeli ruszymy sobie tą korbą, to napędzamy górne koło, górny kamień młyński. Co przez to zyskujemy? Otóż zwiększa nam się około 10-krotnie prędkość obrotowa górnego kamienia. Czyli wydawać by się mogło, że na pewno tej mąki wyprodukujemy więcej. Mało tego, nie sypiemy już garściami, tylko mamy kosz zasypowy, który dozuje nam odpowiednią ilość ziaren do złożenia kamieni młyńskich. I następna rzecz, która dzieje się z automatu, to jest sito, które pracując posuwiście zwrotnie, przesiewa nam poszczególne frakcje przemielonej mąki. Z tym, że żeby nie było tak łatwo, zaczyna nam się tutaj dziać pewna niedobra rzecz, ponieważ przy dużej prędkości obrotowej górnego kamienia, załóżmy, że na żarnach będą to 3 obroty, tu już jest 30. Duża powierzchnia tarcia powoduje nam to, że mąka zaczyna nam się palić. Musimy coś zrobić takiego, żeby ilość produkowanej mąki była stała, natomiast żeby nie było tego przykrego zjawiska palenia nam się mąki. Dlatego wymyślono coś takiego jak nakłuwanie kamieni młyńskich. I zaraz przejdziemy do naszego następnego eksponatu i pokażemy Państwu, na czym to nakłuwanie polegało. Proszę Państwa, tak jak wspominałem, wadą naszego młynka było to, że przy dużej prędkości obrotowej ścierające się duże powierzchnie doprowadzały do tego, że wzrastała nam temperatura i to do tego stopnia, że mąka, która po takim przemiale raczej przypominała popiół niż oczekiwany przez nas produkt. Dlatego wymyślono coś takiego jak nakłuwanie kamieni młyńskich. Tu mamy przykład kamienia młyńskiego z nakłuciem i to pozwalało nam na 3 rzeczy. Pierwszą, lepsze rozdrabnianie naszych ziaren. 2, te główne kanały, które tu mamy wykute, powodowały nam odprowadzanie mlewa, a poza tym kanały te bardzo dobrze wentylowały nam całą powierzchnię. W związku z tym efekt jakby palenia mąki przestał istnieć. Oczywiście takich nakłuć trzeba było robić co pewien czas, ale to już jakby to wiedział, kiedy i jak to zrobić młynarz. Teraz przejdziemy po takiej krótkiej przerwie do urządzenia, ponieważ jak widzicie Państwo, od zwykłych żareń poprzez zastosowanie przekładni kątowej i sypu i przesiewu automatycznego daliśmy sobie radę z tym, żeby tak przemielać żarna, żeby ilość jego się zwiększała. Zastosowanie nakłutego kamienia pozwoli nam na jeszcze szybsze przemielanie mąki. Co zrobić jeszcze, żeby ta wydajność wzrosła? Proszę Państwa, jak najdalej odchodzimy w tej chwili od mało wydajnych metod przetwarzania ziarna na mąkę. Wchodzimy coraz bardziej w mechanizację i proszę zauważyć, że już na podstawie naszego młynka, gdzie poprzez przekładnię kątową napędzaliśmy górny kamień złożenia kamieni młyńskich, tutaj mamy
Następne urządzenie, gdzie wykorzystujemy już też korbę do napędu naszego młynka, do przemiału prosa na kaszę jaglaną, ale proszę zauważyć, że zastosowano również korbę do tego, żeby tym kółkiem napędzać wałek poprzez pas i oczywiście przez to nam bardzo wzrasta wydajność produkowanej kaszy przy mniejszym wkładzie pracy. Proszę zauważyć na takie szczegóły, których dopracowywano się w czasie praktycznego używania młynka. Otóż tutaj na tym wałku mamy nabity taką okładzinę skórzaną, z tym, że jest to taka okładzina nabita na takim profilu półkolistym, dlatego żeby podczas naszej pracy nie spadał nam pas transmisyjny. Takich szczegółów dopracowywaliśmy się podczas użytkowania tych maszyn. Tutaj mamy zastosowane jako źródło napędu korbę, natomiast zaczynamy wykorzystywać do pracy zwierzęta poprzez zaprzęganie, poprzez kierat. Kierat, który napędza nam wszystkie urządzenia będące w naszym młynie. I tutaj na przykład widać, proszę Państwa, że możemy poprzez koło pasowe napędzać następne urządzenia. I to bardzo pozwala nam na zwiększenie produkowanej ilości kaszy, mąki, ale też na mniejszą pracochłonność wkładaną. Ale żeby przekonać Państwa do tego, że w młynarstwie nie rezygnuje się ze sprawdzonych rzeczy, mało tego, wprowadza się pewne innowacje, udoskonalając je, to mimo wszystko zapotrzebowanie na mąkę rośnie i cóż my możemy zrobić z naszą wiedzą, jeżeli wiemy o nakuwanym kole, o tym, że możemy napędzać kieratowo czy ręcznie jeszcze nasze młynki, możemy zastosować prostą maszynę. I tu chciałbym Państwu pokazać na maszynie produkowanej przez Cegielskiego, na czym te zmiany polegają. Zapraszam do eksponatu naszego śrutownika Cegielskiego. Jesteśmy przy śrutowniku Cegielskiego, gdzie praktycznie mamy zebrane wszystkie po drodze napotykane zmiany, ulepszenia. Proszę zobaczyć. Pierwsza rzecz, którą wspominaliśmy, która była wieki temu w żarnie, gdzie mieliśmy paprzycę do regulacji kamieni młyńskich. Tu mamy ich wersję ulepszoną. Poprzez pokrętło mamy płynną regulację szczeliny między kamieniami. Druga rzecz. W młynku mieliśmy przekładnię kątową. Bardzo proszę. Mamy przekładnię kątową, która napędza nam górny kamień młyński. Mamy napęd z pasów i proszę zobaczyć. Teraz przy tak dużych kamieniach oczywiście wydajność nam się zwiększa. Korzystamy z tego, że posiadamy wiedzę o nakuwaniu kamieni młyńskich. Nakutych kamień młyński poprzez przekładnię kątową po regulacji szczeliny przy pomocy paprzycy napędzamy już zewnętrznym urządzeniem. Czy to będzie maszyna parowa, czy wolnoobrotowy diesel, obojętnie. Odpalona maszyna pasem transmisyjnym przesyła nam namiot na koło pasowe. Poprzez przekładnię mamy obracanie się górnego kamienia młyńskiego. Oczywiście kosz zasypowy, który poprzez swoje wibracje dostarcza nam odpowiednią ilość ziarna do przemiału. Tylko byłoby za dobrze. Otóż, proszę Państwa, kamienie młyńskie mają tą brzydką przypadłość, że no niestety zacierają się. I wyobraźmy sobie sytuację taką, że maszyna parowa pracuje
powiedzmy jak najbardziej wydajnie, napędzają nam koło pasowe, natomiast mamy zablokowanie kamieni młyńskich. Co wówczas by się stało? Oczywiście do naprawy czy do wymiany byłaby cała przekładnia kątowa. Jednak znaleziono rozwiązanie. Otóż jedna z zębatek napędowa jest wyposażona w zęby drewniane. Czyli w momencie, kiedy maszyna pracuje jeszcze na pełnych obrotach, natomiast kamienie stają, wyłamują się tylko drewniane zęby z naszej przekładni kątowej. Usuwamy przyczynę zatarcia się kamieni młyńskich, nabijamy nowe zęby drewniane i możemy pracować dalej. Te drewniane zęby pozwalają nam jeszcze na cichszą pracę takiej przekładni, a poza tym, jeżeli je namoczymy wodą, nie ma tańszego smarowania i wówczas drewno bardzo łatwo spasowuje się z zębami drugiej części przekładni i mamy cichą pracę, czyli mamy bezpieczeństwo i cichą pracę i tanie smarowanie. A wydajność oczywiście bardzo wzrasta. Proszę Państwa, na podstawie tego, że oglądaliśmy nasze żarna, młynek, nakuwanie kamieni młyńskich i w końcu nasz śrutownik, chciałbym Państwa przekonać, że tutaj te urządzenia jako oddzielne znajdują zastosowanie już w naszym młynie gospodarczym, młynie, który znajduje się na terenie naszego muzeum, już jako pełen cykl produkcyjny. I postaram się Państwu w krótkich słowach, kiedy przejdziemy do naszego młyna, pokazać i paprzycę, i przekładnie, i kamienie młyńskie, to wszystko, co było dobre poprzez wieki, wykorzystano w końcu jako cel, którym jest młyn wodny. Oczywiście nie pokażę Państwu wtedy, w tej chwili, ze względu na panującą pogodę, przekładnie, ale proszę mi uwierzyć, że taka przekładnia z zębami drewnianymi służyła do napędu naszego młyna. Oczywiście kamienie nakłute, paprzyca, to jest cały cykl produkcyjny, rezultat naszego rozwoju urządzeń młyńskich poprzez wieki. Witam Państwa po krótkiej przerwie. Zmieniliśmy po prostu pomieszczenia. Znajdujemy się obecnie w młynie gospodarczym, który znajduje się na terenie naszego muzeum, po to, żeby Państwu pokazać, że tutaj jest kumulacja tych wszystkich pomysłów racjonalizatorskich, pomysłów konstrukcji. Stoimy przed złożeniem kamieni młyńskich. Proszę zobaczyć. Tak jak w naszym młynku. Dwa duże kamienie młyńskie, obudowane deseczkami. Kamienie oczywiście nakłute. Jeszcze jedną rzecz chciałem Państwu zwrócić uwagę, że mówiliśmy o tak zwanej paprzycy, która służyła nam do regulacji szczeliny między kamieniami. Proszę zobaczyć, mamy tu taką paprzycę, tak? I sobie regulujemy naszą szczelinę po to, żeby można było również zboże, ziarenka gorszej jakości przemielić po prostu na pasze. Mamy tu oczywiście jeszcze jeden przyrząd bardzo ważny w młynie. Jest to po prostu zasuwa, którą regulujemy, bo nasz młyn jest młynem wodnym. Regulujemy dopływ wody w zależności od zapotrzebowania na moc naszej turbiny. Jak widzicie Państwo, młynarstwo jest bardzo ciekawą dziedziną i serdecznie zapraszam do zwiedzania naszego muzeum. Oczywiście jak będzie troszeczkę cieplej, bo tematów jest bardzo dużo, bardzo ciekawych, a na dzisiaj chciałbym Państwu podziękować już. Mówię jednocześnie zapraszając do naszego muzeum.